W sobotę Polpharma pożegnała się z panem Wojciechem Kamińskim. Dzisiaj wtorek, Hiszpan jest w Starogardzie. Szybko pan podjął decyzję. Tak, zawsze. No już długo czekałem na podobną propozycję. I jedna kwestia tylko była, żeby trzeba to regulować z rodziną, nie? A tak, no, to jest... Chciałem taką dostać propozycję i szybko podjąłem decyzję. Tak? Jakie czynniki zadecydowały o tym, że przyjął pan ofertę Polpharmy Starogardzkiej? Po prostu chcę być trenerem, lubię tą pracę i to jest możliwość pracować z dobrym zespołem. To dlatego bardzo szybko decydowałem. Czy zna pan obecną drużynę Polpharmy? Widział pan kilka meczów na Poker DVD. Tak. Co może pan o tej drużynie powiedzieć? No nie znam bardzo dobrze, żeby tak dokładnie wszystko powiedzieć, ale oglądałem kilka meczów i myślę, że na pewno ten zespół ma potencjał, tak? I może grać znacznie lepiej niż teraz grają. I myślę, że my razem zrobimy coś pozytywnego. A może jakieś szczegóły, bo lepiej grają, to jest bardzo ogólne pojęcie, mogą lepiej grać, no, co trzeba poprawić? Żeby powiedzieć szczegóły, to muszę jeszcze bezpośrednio zobaczyć treningi, jeszcze za rano mówić szczegóły, bo tu jest jeszcze, no, muszę dokładnie poznakomić z zespołem. Czy przewiduje pan jakieś zmiany kadrowe w tej drużynie? Ma pan jakiś pomysł na to? Nie, teraz nawet nie myślę na zmiany kadrowe. Myślę, że jest dobry zespół i możemy z tym zespołem na pewno poradzić sobie. Jakiego stylu gry możemy się spodziewać po nowej drużynie prowadzonej przez pana? Nigdzie nie będzie dobrego wyniku bez dobrej obrony. To pierwsza rzecz. Myślę, że trzeba skupić się na obronie. Czy miał pan kontakt z Polską Ligą, bo to już w sobotę następna kolejka, trzeba grać w Zielonej Górze, nie ma czasu na dłuższe zastanowienie się nawet. Ja mam jakoś już cały czas, nie wiem, od tego czasu, kiedy zaczynałem grać jako zawodnik w Ostrowie Wielkopolskim, tak, to zawsze staram się oglądać wyniki polskiej lidze, tak? Co tam dzieje, nowości, wszystko, tak? I teraz, w tym sezonie i sezon przed tym też cały czas, no, trzymam palec na pulsu. Oczywiście nie znam bardzo dobrze, ale wszystko tak mniej więcej wiem. Przed Polpharmą bardzo trudne mecze z pierwszą trójką. Gramy w Zielonej Górze, gramy z Turową, z Gorzelec, gramy z Asseco, Gdynia. Wyobrażam sobie taką sytuację, że mimo wszystko przegrywamy. To jest również bardzo trudna sytuacja dla pana jako trenera, prawda? Bo przyjechał pan tutaj, trzeba zbudować zespół mentalnie, a no, możemy spaść z wysokiego konia. Jestem taki, że w ogóle nigdzie nienawidzę przegrywać, tak? To nie ma różnicy z bardzo mocnym zespołem czy słabym zespołem. Kiedy przegrywasz, to jest, no, mecz jest przegrany. Czy mocny, czy... Ale wygrana w tym momencie, tam dla zespołu Polpharmy, to myślę, że nie jest taka pierwsza rzecz, tak? Teraz. Bo musimy najpierw zrobić dobry, ambitny team, który walczył o każdą piłkę, w każdym meczu i nie zależy z kim. Tak? Czy tam będzie bardzo dobry zespół obok, czy jakiś normalny, inny. My musimy najpierw patrzeć na sobie, zrobić wszystko, żeby my grali dobrze, a wtedy na pewno będzie i wynik dobry. Od kiedy można zacząć pana rozliczać się od jakiej kolejki? Myślę, że jeśli ja jestem tutaj, to od razu, od jutra. Bo taka jest praca, tu nie ma
nie ma szansy, że masz tam, nie wiem, kiedy jest na przykład nowy parlament, ten, to ma 100 dni, żeby coś tam nie krytykować, tak? To trenery nie mają takiej szansy i ja myślę, że już pierwszy mecz musi pokazać, czy idziemy w dobrym kierunku, czy coś nie jest tak.